Cześć, witajcie. Dzisiaj taką decyzję podjąłem, że będę robił ochronę słonecznika, ochronę fungicydową oraz insektycydową. Zostało mi środków z rzepaku, więc postanowiłem, dlaczego by nie ochronić także ten słonecznik. Także fungicyd Amistar, dwie substancje aktywne, azoksystrobina oraz difenokonazol. On miał być na płatek w rzepaku, ale jednak treso poszło, no i sporo mi zostało tego Amistara. Także idzie na słonecznik litr i 0,2 litra idzie karnadine, to jest systemik, substancja czynna acetamipryt, i jego idzie 0,2 litra. A co więcej, to opowiem wam na polu. No i zobaczcie, tak to się prezentuje. Słonecznik w fazie intensywnego wzrostu. Widać już pąk. On teraz dnia na dzień, jest różnica. Idzie do góry. I tak, tydzień temu gdzieś była poprawka na chwasty. Zobaczcie, sporo jest. To jest haber, rydest, komosa tam jest. Niestety, z takich wniosków tutaj można powiedzieć, że jeżeli chcecie siać słonecznik, no to jednak trzeba brać te odmiany odporne na te sulfonylomoczniki. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Także ta odmiana, tutaj mamy Suomi, technologia Express, czyli odporna na tribenuron metylowy. No i była możliwość zrobienia tej poprawki, bo jeżeli ja bym to tak zostawił, no to jednak one by konkurowały sporo, zabierałyby tą wodę, a tak widać, że już, zobaczcie, komosa przypalona, widać, że je wzięło, więc już najważniejsze, że nie stanowią konkurencji. I zobaczcie, 400 litrów wody nie pomogło w tej doglebówce, jak jest suchy rok, to jest suchy. No i co tutaj jeszcze można powiedzieć? Płytko zasiane, był problem ze wschodami, nie złapało wilgoci, ale także co? Ptaki mi sporo wybrały, także tutaj jest taki wniosek też, że albo trzeba siać głębiej, albo z zaprawą. No to wszystko to jest tutaj akurat, nie skiełkowało, bo pewnie już tutaj, o, była łupinka, tutaj właśnie prawdopodobnie kruki wybrały. Ale też były takie miejsca, że płytko posiane, no gdzieś 3 cm było siane chyba przy płytko. I on później wschodził niektóry, zobaczcie, jaka tu jest różnica. Także z tym tribenuronem także czekałem, żeby nie przyhamowało. I dlatego tak późno ten zabieg. No widać, że gdzie rządek szedł płycej. Jak już jest dobrze, dobry rządek, to jest po całości, a jak słabo, no to jednak nie równo wschodził. No i zobaczcie, uszkodzenia. Ej, popatrz. No, myślę, że jednak opłaca się tutaj opryskać. Zobaczcie, na każdej roślinie prawie są uszkodzenia i jest tych insektów sporo. Także ostatni moment na wjazd. Myślę, że tutaj słonecznik się nie uszkadza, troszeczkę się pochyla, ale nie, jest ok. Troszeczkę się pochyla, ale to nie problem. Także w sumie miał być jeden zabieg, a wyszło tak, że już dwa razy było odchwaszczanie. Raz także dawałem tutaj odżywkę, rekord, Fertiactyl rekord bodajże, ta odżywka potasowa, i to teraz w sumie czwarty raz jadę w słoneczniku. No ale tylko tutaj ta działeczka 2,5 hektara. Zapobiegamy tutaj chorobom. Jednak wbrew pozorom to słonecznik może zostać zarażony. Mamy tutaj choroby takie podobne jak w rzepaku, ale nie tylko, jest gnilizna twardzikowa, jest szara pleśń.
plemistość Łodyg, co tam jeszcze jest? Jest także mączniak, czyli znana choroba w zbożach. No nie tylko, jest również rdza, septorioza, także tutaj zapobiegamy, chociaż no wiadomo, że jeżeli ten słonecznik tutaj nigdy nie rósł, na tym polu nigdy go nie było, no to jednak nie ma takiej presji tutaj. Ale skoro mi zostało właśnie tutaj Amistar Gold Max, to od razu tutaj działamy. Sporo mszycy tutaj się pokazało, jest także z tego co się orientowałem, omacnica słonecznikowa. No, ostatni moment na wjazd, warto tutaj zadbać o ten słonecznik. Dużo go nie mam, mam czas, to czemu by o nie opryskać, zwłaszcza właśnie, że zostało mi sporo tych środków z rzepaku jeszcze. O, tutaj dopiero wschodzi w tym rządku, strasznie nierówno. Tak pryskam, że zawracam tutaj akurat moja łąka. No bo więcej bym wygniótł takim zawracaniem, jednak bez skrętnej osi opryskiwacz. Więc robię tak, tutaj tak z jednej strony moja łąka, z drugiej. A tak wjeżdżam, prawie nic nie gniotę. Widać fajnie, gdzie było jechane wcześniej i... No i ciekawe, jak ten słonecznik wypadnie. Prawdopodobnie z koszeniem nie będzie problemu, bo już mówię czemu. Prawdopodobnie jeden właśnie usługodawca w okolicy, co mi kosi kukurydzę na kiszonkę już od kilku lat, ma kombajn, kupił nową przystawkę do kukurydzy i właśnie prawdopodobnie mówił, że będzie kupował przystosowanie do słonecznika, także jeśli ktoś jest z okolicy, chce siać słonecznik albo ma zasiany w tym roku, no to zgłaszać się i wykosi. Jeszcze właśnie nie wiem, muszę zapytać, czy to przystosowanie będzie kupował, ale właśnie prawdopodobnie tak, czyli no to naprawdę jest duży problem z głowy, no bo z tym koszeniem bez strat mógłby być problem właśnie. No i tak zobaczcie, są miejsca gorsze, są lepsze. Tutaj więcej kwastów właśnie, ale już powoli zwalczone. No miejscem taki jest, nie wiem właśnie czy będzie, wpłynie to na późniejsze dojrzewanie. No i jak bez nawozów podsiewasz, to ładnie on tutaj wygląda. Ale ten mocznik dałem, kurde, nie wiem czy 70 kg czy 80 zostało mi w rozsiewaczu, nie wiem, to mnie to podkusiło. Ale w sumie może to i lepiej. Także z nawożenia tono i gnojowica, wczesną wiosną wapno magnezowe, granulowane. Muszę się dobrze pilnować, bo trochę trącam ten rządek. Ale on myślę, że się podniesie. O, mogliśmy sprawdzić właśnie, jak tutaj głębokość korzenia, no bo jest ten system palowy, on będzie z głębszej warstwy czerpał wilgoć. Jest na tych piachach, no to też jest duży, duży plus. Drugi pokos też zobaczcie, już pewnie jak wrzucę vloga, to będzie koszony. Fajnie, podoba mi się, jak ten słonecznik tutaj rośnie. No i ta poprawka, słuchajcie, tribenuronem poprawka wyszła mnie, żeby was nie skłamać, 16 zł chyba na hektar. Coś takiego. No i jak widać, skuteczna. Wcześniej nie chciałem, bo zobaczcie, nierówno, bo wschodził. Jak pryskałem, to niektóry miał dopiero gdzieś 4 liście, albo i 2 nawet miejscami. No tutaj dopiero widać ten rządek przy miedzy tej, to dopiero wschodzi. Możecie dać znać, gdzie tutaj ktoś skupuje ten słonecznik, no bo tak mniej więcej na razie tylko się orientowałem.
może ktoś to ogląda, co chce kupić. Z transportem może być problem. No bo ile tutaj? 2 tony, jak syknie, to będzie dobrze, mamy. Czyli więcej jak 5 ton, to może nie będzie z tego kawałka. To z tym może być problem. Zwłaszcza, że on tak słabo powschodzi. Tutaj dużego plomu się nie spodziewam, ale dla testu na pewno myślę, że warto właśnie było go zasiać. W okolicy również u jednego gospodarza siałem w słoneczniku sługowo 6 hektarów, więc może jakoś by właśnie warto było się dogadać. I razem na jeden samochód może jakoś by to właśnie zabrał. No jeszcze jest taka faza krytyczna przy dojrzewaniu. Może być właśnie problem z ptakami, że będą wybierać. Ale to może jakiegoś się straszaka postawi i coś będzie tam może pomagał. Dobra, także jest tam jeszcze kilka przejazdów, ja się z wami żegnam. I dzięki za oglądanie, myślę, że też byliście ciekawi, jak ten słonecznik tutaj wygląda. Także na razie, cześć.